Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu: Produkcja zwierzęca, bydło, trzoda chlewna, drób, konie, owce, kozy. Dzięki informacjom, zaprezentowanym w filmie, zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Żywienie tuczników jest uzależnione od predyspozycji genetycznych zwierząt, od wielkości ich przyrostów dobowych tkanki mięśniowej. Przy intensywnym wzroście tucznikom należy zapewnić pasze o bardzo wysokiej zawartości energii. Konieczne jest wzbogacenie takiej paszy w tłuszcz poprzez dodanie. Porafinacyjnych kwasów tłuszczowych, makuchów, olei, wśród z całych roślin oleistych. Przy komponowaniu dawki pokarmowej dla tuczników, należy brać pod uwagę specyficzne oddziaływanie niektórych składników pasz na jakość pozyskiwanego mięsa i tłuszczu. Kukurydza zawiera duże ilości skrobi łatwo przyswajalnej przez zwierzęta i odkładającej się bezpośrednio w postaci tkanki tłuszczowej, która nabiera barwy żółtawej. Zmienia się jej konsystencja i przyczynia się to do przyspieszenia jełczenia pozyskanej słoniny. Mączka rybna. Zadawana w nadmiernej ilości w końcowej fazie tuczu powoduje nieprzyjemny zapach mięsa, tak zwany tranowy. Serwatka. Pogarsza jakość i barwę mięsa. W zależności od wartości pokarmowej paszy możemy wyróżnić. Tucz jednofazowy, polegający na stosowaniu podczas całego cyklu paszy o jednakowym składzie, której wartość pokarmowa jest uśredniona. Dzięki temu unika się zmian paszy, jednak wykorzystanie jej jest obecnie niezadowalające dla hodowców. Tucz dwufazowy, polegający na zastosowaniu dwóch mieszanek, pierwszej w okresie 30 do 70 kg masy ciała tucznika o podwyższonej zawartości białka, drugiej w okresie końcowego tuczu. Od 71 do 110 kg masy ciała z mniejszą zawartością energii i białka, przez co tańszą. Ze względu na czas trwania tuczu i jakość stosowanych w nim pasz, można wyróżnić. Tucz intensywny wykorzystuje możliwości świń do odkładania białka, wyrażonego przyrostem masy mięśniowej. Wykorzystuje możliwości świń do odkładania białka, wyrażonego przyrostem masy mięśniowej. Zwierzęta są intensywnie żywione odpowiednio zbilansowaną paszą. Tuczniki charakteryzują się wysoką mięsnością i słabym otłuszczeniem tusz, a masę ciała – 115 kg – osiągają w około 5 miesięcy od urodzenia. Tucz ekstensywny opiera się na tanich paszach gospodarskich, daje mięso niższej jakości przetwórczej, znacznie otłuszczone, grubą słoninę, dlatego traci popularność na rynku. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.